Dzisiaj Dolina Kościeliska. Piękna, długa, wcięta, cudowna dolina, w której można zwiedzić dużo ciekawych, fajnych rzeczy. Startujemy w Kirach. Szlak początkowo bardzo przyjemnie wchodzi w takie wcięcie. Z prawej strony widzimy piękny potok i wychodzimy na pierwszą piękną polanę. Droga to po prostu dojazdówka do schroniska Ornak, mojego ulubionego schroniska zresztą, do którego dzisiaj mam nadzieję dojść. No i jedzie tutaj bardzo spokojnie, bardzo płaskim terenem, jak to szlak w dolinie. W dzisiejszym odcinku gościmy oczywiście Weronikę i Michała. Cześć. Ale jak się bawisz? Co, co? Z pełnymi zdaniami. Teraz wyśmienicie wam pyszną drużdżóweczkę. Proszę podtrzymać. I odbijamy sobie na szlak niebieski z Doliny Kościeliskiej na hale stoły i będziemy się tam stołować. Ja już zaczęłam. Wyszło właśnie słońce, znaczy wyszło, w sumie to my weszliśmy w nie. No i cudownie jest. Szlak bardzo przyjemny, delikatne na strumienie. Troszkę się rozsypuje w kilku miejscach, trochę błotnisty w dzisiejszych naszych warunkach, bo dużo padało. Dotarliśmy na halę stoły. I tam jeszcze kawałeczek na... Wejdziemy na jaki wierch, Michale? Suchy wierch? Suchy wierch, dokładnie. Podobno kilka metrów, a tu w ogóle wdzierają się już na nas chmury, więc chyba musimy ruszyć tyłek po prostu. No, weszliśmy na suchy wierch chyba. Suchy jest, no bo jest tutaj sucho jak zwykle. Ale schodzimy na polankę tam pod te szałasy, bo tam chyba przyjemniej będzie wypić kawkę.
Wróciliśmy na szlak prowadzący doliną Kościelisko. Idzie się bardzo przyjemnie. Rozgrzani po pierwszym wejściu. Piękne kolorki, chociaż jestem tylko facetem, to i tak widzę tysiąc barw. Jest cudownie. Czego chcieć więcej? Po drodze przepiękna hala, na której jest dużo ławeczek. Fajny widok, otwiera się tutaj taka polanka przyjemna. Można usiąść, posiedzieć, pochillować. W ogóle ta dolina jest dobrym miejscem na właśnie taki spacer, tak jak my dzisiaj. Jest tu tak naprawdę dużo atrakcji, choć słowo atrakcja może nie brzmi dobrze. To się kojarzy z jakąś taką komercyjną rzeczą. No ale właśnie są tutaj jaskinie, jest piękne schronisko, jest staw, na który można dojść. Wszystko w jednej dolinie, można wszystko tak obejrzeć właśnie. No. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze przed załamaniem pogody pokazać te kilka miejsc. No i drugi raz uciekamy już ze szlaku z Doliny Kościeliskiej i będziemy wchodzić do wąwozu Kraków. Miejsce, o którym słyszałem bardzo wiele, nigdy nie byłem. Będziemy zobaczyć, nie Werek? Tak. A ty byłaś? Byłam. No i jak będzie? Było bardzo fajnie, aczkolwiek jak ja szłam, to było słońce, więc tak fajnie się przedzierało przez niektóre momenty. To jest pięknie, co? Jestem jak zwykle w nowym miejscu i jestem totalnie zmiażdżony. A to jest tak blisko, tak na wyciągnięcie ręki. 5 minut. Wchodzi się kawałek szlakiem i za chwilę jest skręt i już jest wąwóz i jest przepięknie. A dzisiaj jest taka mokra atmosfera, jest bardzo klimatycznie. Jest tak mokro, wilgotno. Myślę, że służy to temu miejscu jako klimat. Ale można się mocno zdziwić zaraz i z tym całym aparatem. Będziemy wchodzić do smoczej jamy. Będziemy się świetnie bawić. Użyjmy w końcu czołówek. Tak jest. Wszystko. Bang. Bang. Ty, jeszcze wciągamy. Dino. Wciągamy, tylko weź jak ostrożnie. To jest ślisko, więc ja wolę wciągać. No dobra. Szlak się tu rozchodzi. Można ominąć smoczą jamę, ale że mamy wyposażenie dzisiaj poważne. Cyk. Świeci? To wchodzimy. Super sprawa, smocza jama. Warto wziąć czołóweczkę. Mokro jak pierun. Błoto, ale naprawdę fajna rzecz. Fajna sprawa. Wracamy ponownie do
szlaku w Dolinie Kościeliskiej, który prowadzi nas teraz już w kierunku schroniska na Hali Ornak. Jednego z moich ulubionych schronisk w Tatrach. Klimatyczne, małe, ze świetną kuchnią, zawsze z noclegiem, w przypadku moim oczywiście. Po posiłku ruszamy dalej i ostatnią atrakcją, która czeka na nas w tym razem w Dolinie Kościeliskiej, to wejście na Smreczyński Staw. Prowadzi do niego klasyczny tatrzański szlak, który na początku trochę stromy, potem przez chwilę wypłaszczenie i ostatnie strome podejście wyprowadza nas nad sam staw, gdzie po prostu jest przepięknie. I tak wygląda przejście Doliny Kościeliskiej. Mam nadzieję wrócić jeszcze do niej kiedyś w kolejnym filmie i odwiedzić jaskinię, bo jest co oglądać. Zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.